Cześć, to Marek Trybusolo. Dziś chciałem Wam opowiedzieć o grze Great Western Trail Argentyna. Bardzo dziękuję wydawnictwu Rebel za przesłanie egzemplarza do recenzji. Great Western Trail Argentyna jest drugą częścią trylogii Great Western Trail, która ma się ukazać. Trochę tych gier jest. Pierwsza to była Great Western Trail, po prostu odświeżona edycja no już starszej gry. Teraz mam Argentynę i za jakiś czas ma wyjść, z tego co kojarzę, Nowa Zelandia. W Nowej Zelandii głównej roli będą nie krowy, a owce. No po co chodzi w Great Western Trail Argentynie? Jesteśmy hodowcą bydła w Argentynie, który te swoje krówki musi przeprowadzić przez, może nie przez całą Argentynę, ale przez różne tam tereny, po to, żeby dotrzeć do Buenos Aires, sprzedać je z zyskiem, wsadzić je na statki i wysłać je do różnych portów gdzieś tam też w Europie. I to jest jakby cel gry. Będziemy przemierzać sobie tą prerię argentyńską, będziemy sobie tam odwiedzać różne budynki, wykonywać różne akcje, jak to w grach euro, no bo jest to oczywiście gra euro. I będziemy starali się zyskać jak najwięcej punktów zwycięstwa na końcu gry. Podczas całej gry odbędziemy około 4-5 takich podróży do Argentyny, gdzie będziemy sprzedawać to nasze bydło. Gra jest od 1 do 4 graczy i nowością i w tej części, i w tej odświeżonej pierwszej części jest wariant solo. Tutaj gramy przeciwko Pedro, czyli mamy sztucznego zautomatyzowanego przeciwnika, przeciwko któremu gramy, czy nie ma tu takiego zbierania punkcików, ale mamy przeciwnika, z którym możemy wygrać albo przegrać. Jest to oczywiście gra Aleksandra Pfistera. Sam Great Western Trail jest grą już znaną i na pewno bardzo wiele osób z Was grało w to. Ja nie grałem nigdy. Jest to moja pierwsza styczność z Great Western Trail. Teraz możecie powiedzieć, no to co on tam może Wam opowiedzieć mądrego o tej grze, skoro nie grał nigdy w Great Western Trail. Myślę, że takich ludzi jak ja trochę jest, ludzi, którzy weszli do hobby troszeczkę później, nie grali we wszystkie klasyki, a ponieważ teraz właśnie wychodzi odświeżona wersja, no to jest to dobry też moment, żeby tą serię poznać. Ja jestem właśnie jedną z takich osób, która dopiero teraz ma styczność z tą serią, ale też po części dlatego, że dopiero w tych nowszych edycjach jest oficjalny wariant solo. Wiem, że do tej pierwszej starej edycji też był jakiś fanowski wariant solo, chyba całkiem okej, z tego co ludzie pisali, no ale teraz jest taki oficjalny w pudełku, do którego dostajemy komponenty, tam planszetkę, talię kart i tak dalej, więc osoby grające solo mogą sobie też w Great Western Trail wreszcie sobie tą grę wypróbować. Więc ja Wam teraz powiem w skrócie, o co w tej grze chodzi, bo dzieje się tu bardzo dużo, jest dużo różnych rzeczy. Ale mniej więcej opowiem Wam, jaka jest rozgrywka, na czym ona polega, a potem wrócimy sobie tutaj do podsumowania. Tak prezentuje się Great Western Trail Argentyna podczas rozgrywki solo. Tu mamy główną planszę, po której będziemy poruszać się naszym hodowcom. To mamy planszetkę Pedro, czyli naszego sztucznego przeciwnika wirtualnego, a tu mamy planszetkę naszą gracza. Ja Wam troszeczkę opowiem, jak się w to gra, ale nie będę tłumaczył tutaj wszystkich zasad, bo to jest taka gra, w której bardzo dużo się dzieje. Ja w Great Western Trail pierwszy nie grałem. Jeśli wygraliście, to część rzeczy pewnie wydawać będzie się podobna. Aczkolwiek no, w tej wersji Argentyna doszło jeszcze ileś różnych dodatkowych mechanik, więc jest tego całkiem dużo. Ale idea jest taka, że my jesteśmy hodowcą bydła, hodowcą krów i my będziemy przez całą tutaj Argentynę tym naszym hodowcom się poruszać po różnych lokacjach, po różnych polach, aż dotrzemy w prawy górny róg tutaj do Buenos Aires. Kiedy dotrzemy do Buenos Aires, będziemy pakować krowy, które mamy na ręce w postaci kart, na te statki, które tutaj czekają w porcie i będziemy tutaj kładli sobie nasze żetony. Te statki w pewnych momentach gry gdzieś tam odpływają, pojawiają się też jakieś nowe statki, i będziemy też mogli w różnych portach, które są tutaj trzy porty u góry, też nasze żetony gdzieś tam umieszczać i też będą dawały nam te żetony punkty. Tu mamy miasta Le Havre, Liverpool i Rotterdam, czego nie widać, bo nie zmieściły się w kadrze. Nasz hodowca, on ma tutaj nazwę jakąś fachową, ja Wam zaraz powiem jaką, bo ja tych nazw wszystkich niestety nie pamiętam. Hodowca się nazywa Estanciero. Ale ja będę może używał polskich nazw dla tych różnych elementów, a nie tych argentyńskich. On będzie się tutaj przemieszczał po tej mapie. I w zależności od tego, na jakim budynku się zatrzymamy, mamy tutaj różne budynki. Niektóre budynki to są budynki neutralne, to są takie z szarą obwódką, z których mogą korzystać wszyscy gracze, ale każdy z graczy ma też swój zasób 10 budynków, które będzie mógł stawiać na planszy i wtedy z takich budynków możemy korzystać właściwie tylko my. I będziemy, w zależności od tego, na jakim budynku staniemy, to będziemy sobie wykonywać akcje z danego budynku. Każdy gracz ma taką dosyć złożoną planszetkę gracza.
I na tej planszetce mamy tak, po pierwsze mamy miejsce na różnych naszych pracowników. Tu mamy pasterzy, cieśli, maszynistów i to są farmerzy, rolnicy, którym możemy pomagać. Oni znajdują się tutaj na planszy, troszeczkę nam utrudniają grę, ale będziemy mogli ich z tej planszy głównej ściągać i dokładać tutaj na naszą planszetkę i oni będą nam też odblokowywali jakieś bonusy. Każdy gracz ma pełno takich kolorowych krążków drewnianych w kolorze jakby gracza na swojej planszetce i te krążki będziemy mogli w różnych momentach gry zdejmować. Będziemy mogli umieszczać na przykład na statkach, będzie można umieszczać na tych miastach portowych tam u góry, albo tutaj jeszcze taka kolej dookoła planszy jeździ i każdy z graczy ma w kolorze swoim gracza taki ładny drewniany pociąg, wagonik, który będzie się przemieszczał. Jeśli ten wagonik dojedzie do odpowiedniej, znaczy do jakiejś stacji, będzie można jakby na tej stacji też umieścić znacznik swój z planszetki. Wtedy to będziemy jakiś tam bonus na końcu gry, a odblokujemy sobie różne rzeczy. Co my możemy sobie odblokowywać? No różne, to są takie akcje dodatkowe, które będziemy mogli wykonywać. I na przykład, jeśli mamy tutaj wszystkie zablokowane tymi białymi dyskami, nie możemy takiej akcji wykonać. Jeśli w którymś momencie sobie odblokujemy, stając na odpowiednim czy budynku, czy na budynku innego gracza na przykład, będziemy jedną z tych akcji mogli sobie wykonać. Tutaj mamy ruch. Standardowo nasz hodowca porusza się o maksymalnie 3 pola na planszy, ale możemy sobie odblokować te dyski i na przykład w tym momencie będzie mógł się poruszać o dodatkowe 2, czyli o 5 pól. Tutaj mamy takie, to się nazywa certyfikaty, które mogą dać nam dodatkowe pieniądze, kiedy dostarczymy korowę na statek. Je sobie tutaj przesuwamy tą kosteczką i też na końcu możemy odblokować dodatkowe pole. Tu możemy sobie odblokować dodatkowe pole jakby siły, czy siły naszych krów, bo kiedy pomagamy rolnikom na planszy, musimy jakby mieć w stadzie krowy odpowiedniej sile, te krowy jakby pomagają tym rolnikom, oni wtedy mogą do nas dołączyć. I te różne rzeczy sobie możemy podczas gry odblokowywać. Ile mamy kart na ręce, maksymalnie możemy mieć 4, odblokujemy sobie, możemy mieć 5 i tak dalej. I podczas gry sobie te dyski będziemy ściągać z naszej planszetki, będziemy sobie odblokowywać różne bonusy. Tutaj, tak jak mówiłem, mamy miejsce na pracowników, mamy 3 rodzaje pracowników. Mamy tutaj pasterzy, którzy pomagają nam w pozyskaniu krów. Na samym dole planszy mamy rynek krów. Jeśli udamy się do odpowiedniej lokacji, odpowiedniego budynku, możemy sobie nowe karty krów dokupić, bo mamy taki troszeczkę tutaj deck building. Każdy z graczy zaczyna z taką startową, za chwilkę pokażę, początkową talią kart. Tam mamy różne krowy, ale jeśli chcemy zyskać krowy, które dadzą nam czy więcej zwycięstwa punktów na końcu gry, czy które dadzą nam więcej pieniędzy podczas ładowania ich na statek, no to te krowy musimy sobie już dokupić we własnym zakresie i do tego służą nam pasterze. Im więcej pasterzy mamy, tym albo mamy w ogóle dostęp do lepszych krów, albo kupujemy je taniej. Tu mamy cieśle i oni są potrzebni do budowania budynków. Niektóre budynki wymagają na przykład tylko jednego cieśli. Tu mamy w lewym górnym rogu pokazane na przykład, ale są budynki, które wymagają aż 9. My tu 9 nie możemy uzyskać, ale budynki raz postawione można też ulepszać. Także niektóre budynki wymagają większej ilości cieśli i po to oni się nam przydadzą. Za każdym razem, kiedy sobie dokładamy takiego pracownika na naszą planszę, też odblokowujemy jakieś tutaj premie i bonusy. Jeśli uda nam się uzyskać 4 i 5, tak naprawdę 5 i 6, no bo jeden jest zawsze nadrukowany, ale uzyskać takiego dodatkowego 4, 5, to i na końcu gry też dadzą nam punkty zwycięstwa. Maszyniści są potrzebni do przesuwania naszego pociągu z dłuższych torów. W zależności od tego, ile mamy maszynistów, bardzo często o taką liczbę pól będziemy mogli sobie nasz pociąg przesunąć do przodu. Te pociągi, tak jak mówiłem, oprócz tego, że możemy zajeżdżać nimi na stację, umieszczać nasze dyski, to pociągi jeszcze pozwalają nam, jeśli pierwsi dojedziemy na jakąś stację, pozyskać takie dodatkowe żetony ze stacji. One dadzą nam jakąś bonus natychmiastowy, ale też dadzą nam punkty na końcu gry. Wtedy te żetony zastępujemy sobie pracownikami z naszej planszetki. Dajemy pracownika na stację, stacja jest jakby nasza, my ją tam zarządzamy, a ten żeton zabieramy i on da nam punkty na końcu gry. I tutaj mamy na końcu jeszcze tych rolników, którzy są na tej planszy. Oni normalnie na tej planszy są i jakby nam przeszkadzają, dlatego że jeśli poruszamy się naszym hodowcom na pole budynku, no to wtedy odpalamy akcję tego budynku, ale jeśli chcemy się poruszyć na pole, na którym znajduje się taki rolnik, no to musimy jemu zapłacić jakieś pieniądze i on zajmuje jakby nam jeden ruch, czyli im więcej jest rolników na planszy, tym więcej ruchów tracimy, żeby dostać się bardziej do przodu.
Ale jeśli my takiego rolnika, takiemu rolnikowi pomożemy, wykorzystamy do tego nasze stado krów, no to możemy tego rolnika albo w tej postaci kolorowej zabrać i położyć pod naszą planszetką, da nam punkty na końcu gry, albo możemy odwrócić go na drugą stronę, kładziemy takiego rolnika na naszej planszetce tutaj na dole, na tym ostatnim torze. I oprócz tego, że on odblokowuje nam jakieś premie, to jeszcze takiego rolnika też możemy umieszczać na stacji kolejowej. Czyli był rolnikiem, a teraz został kolejarzem i na tej stacji kolejowej będzie sobie siedział, a my dostaniemy te premie. Tak jak mówiłem, każdy z graczy ma też jakąś startową talię kart. Mamy tutaj różne krowy, to są te startowe. One mają tak, tutaj pokazane są pieniążki, dlatego że jeśli dojeżdżamy na końcu do Buenos Aires, dochodzimy tam do tego miejsca w prawym górnym rogu, no to będziemy te nasze krowy pakowali na statek. I wtedy patrzymy, jakie karty mamy na ręce i za te krowy, które mamy na ręce, będziemy dostawali pieniążki. Patrzymy na unikalne krowy, czyli jeśli mamy dwie czarne, to liczymy tak naprawdę tylko jedną i patrzymy, ile one dają nam kasy. 2, 2, 1, czyli byśmy dostali za te krowy 5 punktów pieniędzy. Możemy sobie tą wartość jeszcze zwiększać tymi certyfikatami z naszej planszetki. I tak, po pierwsze dostajemy kasę za te krowy, a po drugie, patrząc jaką mamy, że tak powiem, moc tych krów, to na takim statku możemy je umieścić, no bo statki im niżej są tutaj z tej strony, to tu jest zawsze na statku pokazane, jaka musi być wartość naszej hodowli, hodowlana wartość tych naszych krów, które odstawiliśmy do Buenos Aires, żeby móc je na tym statku umieścić. Ale jak widzicie, na rynku krów na dole są też krowy, które mają na przykład moc, jakby wartość 5 i dają nam 6 punktów zwycięstwa. Te krowy startowe nie dają nam żadnych punktów zwycięstwa. Czyli pozyskiwanie nowych krów z rynku powoduje, że na przykład po pierwsze możemy zarobić więcej pieniędzy, ale po drugie możemy dostać punkty zwycięstwa, a też niektóre krowy mają tą swoją siłę, czyli są mocniejsze i łatwiej nam pomagać tym rolnikom na planszy. Niektóre krowy, te nasze startowe, mają siłę 1, 2, a ta ma na przykład aż 7. Czyli też należy sobie te krowy kupywać, żeby mieć coraz mocniejsze karty i żeby móc sobie tymi kartami zdobywać po prostu więcej zarabiać pieniędzy za odstawianie krów do Buenos Aires. Tutaj mamy jeszcze taką, no bo tak, co możemy robić jakby w ogóle na tych akcjach, na których będziemy się zatrzymywać? Możemy pozyskiwać pracowników. Tutaj z prawej strony mamy taki rynek pracowników, im większa jest liczba graczy, tym tych znaczników pracowników jest więcej i możemy sobie stąd ich kupować za pieniądze. Do tego służy nakład jedna akcja. Inna akcja powoduje, że na przykład możemy wstawiać nasze budynki i na tych różnych pustych polach, dlatego że ta plansza, mimo że jest duża, na początku jest dość pusta i mamy tutaj 8 budynków tych standardowych, typowych, no to w miarę rozwoju gry gracze będą tutaj wstawiać swoje budynki, będzie ich coraz więcej. Więc możemy nakład wykorzystywać cieśli do budowy budynków. Możemy na przykład stawiać nasze żetony gdzieś tam w portach. Możemy kupować krowy, możemy przesuwać nasz pociąg, możemy pomagać rolnikom, możemy odpalać te akcje dodatkowe z naszej planszetki. Ale też możemy dodatkowe budynki stawiać, na przykład taki budynek, który na przykład jeśli postawimy sobie ten budynek, to on da nam 3 certyfikaty, które możemy na końcu po dotarciu do Buenos Aires spieniężyć i pozwala nam przesunąć naszego hodowcę o 3 dodatkowe pola. Czyli te budynki, które my stawiamy, no i każdy postawiony przez nas budynek też daje nam jeszcze punkty zwycięstwa na końcu gry. Czyli stawiane przez nas budynki po pierwsze dają nam punkty zwycięstwa, po drugie dają nam jakieś dodatkowe akcje. A jeszcze właśnie o tych pociągu mówiłem. Pociąg powoduje też to, że jak on dojeżdża do różnych miejsc, do różnych stacji, no to możemy tam umieszczać nasze znaczniki i stacja jest nasza, ale też odblokowuje różne takie tutaj skróty. Jeśli te skróty są odblokowane, tego chyba nie było w poprzedniej edycji Great Western Trail, to my poruszając się naszym tutaj hodowcom, nie musimy dotrzeć aż do prawego górnego rogu do Buenos Aires, ale jeśli byśmy tutaj, nasz pociąg był w tym miejscu, możemy od razu na niego wskoczyć i dotrzeć do Buenos Aires jednym ruchem. Czyli te skróty powodują, że droga do Buenos Aires staje się w miarę rozwoju gry coraz krótsza i łatwiej tam się dostać. Kiedy kończy się ta gra? Gra się kończy wtedy, kiedy taki żeton, który mamy tutaj na tym rynku pracy, przesunie się na sam dół. Za każdym razem, kiedy dokładamy nowych pracowników, dokładamy ich tutaj w kolejnych jakby wierszach, ten żeton przesuwamy w dół. W momencie, kiedy on się przesunie poza planszę, gra się kończy. Czyli realnie, według instrukcji, średnio 4-5 razy uda Wam się dotrzeć Waszym hodowcom do Buenos Aires. Bo jeśli dotrzecie do Buenos Aires, do prawego górnego rogu, sprzedacie, dostaniecie pieniądze za Wasze krowy, karty krów wracają do Waszej talii, wstawicie je na statek, statki gdzieś tam potem odpłyną, uzupełnicie pracowników, Wasz hodowca wraca na lewy dolny róg planszy i będzie całą tą drogę mógł przejść sobie
na nowo. Czyli tak kilka razy w ciągu gry każdemu z graczy uda się przedostać do Buenos Aires, sprzedać te krowy. No i na końcu gry liczymy punkty. Za co liczymy punkty zwycięstwa? Punkty zwycięstwa liczymy za bardzo dużo rzeczy. Za pieniądze, które uda się nam zgromadzić. Za każde 5 pesos mamy jakiś punkt zwycięstwa. Za domki, które wybudujemy, bo te nasze budynki mają w prawym górnym rogu jakąś wartość punktową. Za dyski, które umieścimy w różnych dzielnicach portów, do których te statki gdzieś tam sobie płyną. Za dyski, które umieścimy na statkach, dlatego że tu mamy na początku takie standardowe statki, ale na przykład ten, na który, żeby postawić nasz dysk, trzeba mieć aż 18 wartość krów po dotarciu, daje nam 12 punktów zwycięstwa, jeśli umieścimy tam nasz znacznik. Czyli nakład umieszczanie na statkach, to jeszcze też są takie dodatkowe statki, na których umieszczenie daje nam punkt zwycięstwa. Więc te dodatkowe statki, znaczy w ogóle za statki też możemy zdobyć punkty zwycięstwa. Dostajemy punkty zwycięstwa za rolników, którym pomożemy, a których nie dołożymy na ten tor pracowników, tylko zostawimy obok naszej planszetki. Tu jeszcze są karty celów na przykład, które też możemy pozyskać w czasie gry. I jeśli taką kartę zdecydujemy się zrealizować, no to ta karta daje nam wtedy dodatkowe premie. Tu na przykład musimy mieć jeden budynek, jednego rolnika żółtego, jednego pomarańczowego i na końcu gry dostaniemy 3 punkty, jeśli ten cel zrealizujemy, albo minus 2, jeśli nie zrealizujemy. Czyli możemy realizować cele, żeby zdobywać punkty zwycięstwa. Dostajemy punkty zwycięstwa za tych pracowników, których tutaj uda nam się na ostatni punkt dorzucić. Za krowy, które mamy w talii. No za dużo, dużo rzeczy. To jest taka trochę sałatka punktowa, czyli za mnóstwo różnych rzeczy możemy zdobyć punkty zwycięstwa, ale sami sobie musicie jakby stwierdzić, że jeśli 4-5 razy uda Wam się dotrzeć w ciągu całej rozgrywki do Buenos Aires, no to nie jesteście w stanie punktów zebrać za wszystko, czyli no trzeba się zdecydować, czy nawet idziecie bardziej w krowy, czy idziecie w budynki, czy za te stacje kolejowe zdobywacie punkty i tak dalej, bo też nie da się na każdym budynku po kolei zatrzymywać, bo jak będziecie tym Waszym hodowcom na każdym jednym budynku po kolei stawać, to się okaże, że inni gracze zdążą ileś razy szybciej dojść do Buenos Aires, przydadzą wszystkie krowy i gra się skończy, zanim Wy w ogóle zdążycie cokolwiek zrobić. Więc tu jest taka kwestia wyważenia, co robić i na czymś trzeba się skupić, bo za wszystko nie da się zyskać jakichś ogromnych ilości punktów. I teraz jeśli chodzi o wariant solo, to w wariancie solo gramy przeciwko Pedro, czy mamy takiego sztucznego przeciwnika. Pedro ma swoją planszetkę, troszeczkę prostszą niż my, dlatego że on nie odblokowuje tu żadnych dodatkowych akcji, ma swoje drewniane dyski, które będzie wykorzystywał do tego, żeby umieszczać je na stacjach, umieszczać je w portach, czy umieszczać je na statkach, ale on ich nie musi tutaj nic odblokowywać. On ma głównie tor pracowników, bo w zależności od tego, ilu ma pracowników, będzie wykonywał różne akcje z lepszym lub gorszym jakby efektem. Ma też tor zboża, bo o tym jeszcze nie mówiłem, to jest jeszcze taki zasób w postaci zboża, którym będziemy płacić za umieszczanie krów na statkach, ale też będziemy płacić za umieszczanie naszych dysków w różnych dzielnicach portów. I Pedro tak naprawdę zbiera tych pracowników, zbiera to zboże, czasem kupuje krowy, ale on nie ma żadnej talii swojej kart, znaczy talii krów, jakby te krowy odkłada po prostu obok swojej planszetki i będzie za nie zdobywał punkty. I ma swoją talię kart i w każdej turze Pedro odkrywamy jedną jego kartę z góry tej talii. I on będzie coś tam wykonywał. Będzie się przesuwał o zadaną liczbę pól, tu na przykład będzie odrzucał jakiegoś rolnika z planszy, tu będzie przesuwał pociąg w zależności od tego, ilu ma maszynistów, tu będzie starał się na przykład postawić budynek. To jest też tak, że Pedro ma zawsze jakąś swoją specjalizację, czyli z tych trzech rodzajów pracowników, farmera, cieśle i maszynistę, tych, których ma najwięcej, to jest jakby jego specjalizacja i czasami te karty też mówią, że w zależności od tego, jaka jest jego specjalizacja, coś tam będzie robił, będzie przesuwał pociąg, będzie stawiał budynki, czyli będzie robił mniej więcej to, co my, będzie starał się dotrzeć do Buenos Aires, tam będzie ładował też jeszcze no, krowy, nie, bo on jakby ich tutaj nie ma, ale będzie pakował swoje dyski na statek, żeby zdobyć za to jakieś tam punkty. I Pedro generalnie też będzie stawiał budynki, te budynki będą nam przeszkadzały, bo to jest też tak, że czasami jeśli my przechodzimy przez budynek innego gracza, czyli w tym przypadku Pedro, będziemy musieli płacić pieniądze, albo on będzie płacił pieniądze nam. Ale obsługa Pedro jest dużo szybsza niż nasza, bo mówię, on ma mniej rzeczy do śledzenia, nie ma tych jakichś talii kart swoich i tak dalej. Odkrywamy jedną jego kartę, poruszamy się o tyle pól, jest tam pokazane, odpalamy jakąś akcję, nie akcję z budynku, na którym wyląduje, ale akcję z jego karty i tak się toczy cała gra. Koniec gry jest taki sam, kiedy żeton dojdzie na dół, ten z tego rynku pracowniczego, czyli tak samo jak my możemy odpalić koniec gry, no to Pedro może odpalić koniec gry, bo Pedro raczej się śpieszy i stara się dotrzeć jak najszybciej do Buenos Aires. No i tak się toczy rozgrywka, są trzy poziomy trudności, możemy sobie ustalić poziomy trudności
głównie określają, na które ze statków Pedro będzie dawał swoje dyski. I tak się toczy cała rozgrywka. Gra się kończy, liczymy punkty, wygrywamy my albo wygrywa Pedro. Trzeba troszeczkę opanować te jego karty i jakby przyzwyczaić się do tego, co on robi, dlatego że akcje wykonywane przez niego są troszeczkę inne niż nasze, dlatego że on ma tam swoje priorytety, gdzie stawiać budynek, jaki stawiać budynek, czy ulepszać, czy stawiać nowy, jakie gdzieś tam krowy pozyskiwać, więc jakby jego priorytety są troszeczkę inne niż czasami nasze, ale obsługa generalnie jest raczej szybka i więcej czasu spędzamy nad naszymi tutaj turami niż nad turami Automy. Tak wygląda mniej więcej rozgrywka w Great Western Trail Argentyna. Great Western Trail Argentyna to jest gra, w której dużo się dzieje i może jest to, wiadomo, że to jest domena większości takich bardziej złożonych, zaawansowanych gier euro, a tutaj faktycznie sporo tego jest. Komponenty są fajne, rozłożymy plansza, wszystko chyba nie zilustrowane, ale kiedy po pierwszym rozłożeniu gry, czyli przejrzeniu przez te pierwsze kilka stron instrukcji, spojrzymy na to wszystko, co jest na stole, no to można się złapać za głowę, bo jest tego naprawdę sporo. Jakieś porty, statki, karty celów, cała ta mapa, po której się poruszamy, na której jest pełno jakichś budynków już na mapie, budynki mamy jeszcze my dodatkowe, które możemy stawiać, dużo różnych akcji, bo jest 8 różnych akcji, które możemy zrobić w zależności od budynku, na którym staniemy, plus mamy jeszcze te 10 naszych budynków, te nasze budynki są też dwustronne, przed grą wybieracie, z której strony chcecie korzystać. No jest tego naprawdę, naprawdę sporo. I ponieważ jest to taki typ gry euro, takie trochę sałatki punktowej, gdzie z różnych rzeczy można zdobyć punkty, bo już podczas tłumaczenia zasad sami widzieliście, że można i z krów, i z budynków, i ze stacji kolejowych i tak dalej, to tak naprawdę grając pierwszy raz nie wiadomo, jak się za to zabrać. Ja się posiłkowałem przy pierwszych tam rozgrywkach jakimiś filmami na YouTubie z rozgrywkami, żeby sobie zobaczyć, o co w tym chodzi. I też jeśli chodzi o wariant solo, to też jeśli nigdy nie mieliście styczności w Great Western Trail, to zachęcam Was do spróbowania sobie najpierw solo na dwie ręce, czyli albo zagrania po prostu z kimś, albo jeśli nie macie z kim, no to zagrania jako dwóch graczy, żeby poznać te zasady i dopiero potem zachęcam, żeby wprowadzić sobie Pedro, czyli Automę. By się od razu zaczniecie grać z Automą, no to trochę tego dużo będzie, szczególnie, że Automa ma swoją osobną instrukcję, tylko 4-stronicową, ale jednak są to 4 strony nowych zasad, także trochę tego wszystkiego jest. Ale kiedy zaczniemy grać, łapiemy taki pewien flow tej gry i szczerze powiedziawszy, korzystanie z instrukcji staje się dosyć zbędne, bo tutaj też ikonografia, mimo że dużo jest tych ikon, jest raczej intuicyjna i podczas samej gry właściwie możemy posiłkować się tylko takim dodatkową mini instrukcją, w której są opisane wszystkie budynki i jakie akcje możemy z nich wykonać. I to jest bardzo fajne, że te wszystkie budynki i akcje, które tam wykonujemy, są w osobnej takim jakby broszurze 4-stronicowej. No bo najwięcej właśnie rzeczy wykonujemy po prostu z budynków różnych akcji. Nie musimy szperać w instrukcji, gdzie to jest, tylko możemy sobie zostawić taki po prostu tą osobną książeczkę na stole i tam sobie sprawdzać i zerkać. Choć myślę, że przy kilku kolejnych jakby grach, no to też już zapamiętacie, co się w którym miejscu robi. No a robi się dużo rzeczy, tak jak mówię, jest i deck building, bo mamy tą talię naszą z krowami, do tej talii dodajemy sobie nowe karty krów, które kupujemy. Też jest dylemat, czy decydować się na krowy, które dają dużo punktów, czy dużo punktów zwycięstwa, czy może na te, które na przykład mają więcej siły, żeby pomagać farmerom, bo też możecie skupić się na pomaganiu farmerom. Ale też żadnego z elementów w tej grze nie da się do końca pominąć, no bo one wszystkie są gdzieś ważne, byś na przykład totalnie olejecie tory kolejowe, no to podczas każdej kolejnego spaceru do Buenos Aires będzie tam troszeczkę trudniej Wam dotrzeć, bo rolnicy tam w pierwszej edycji chyba byli, w tej poprzedniej części byli chyba bandyci, to mamy tych rolników. Jeśli będziemy ich dostawiać, a część z nich się dostawia właśnie przed Buenos Aires, każdemu potem będziemy musieli płacić jakąś kasę, żeby tam przejść i może to być problematyczne. Dlatego no nie można tutaj żadnego aspektu do końca olać, ale no na czymś trzeba się oczywiście skupić. Wykonanie gry jest całkiem spoko. Ja widziałem już, mi tam ktoś na Facebooku pisał przy okazji wstawiania zdjęć, że na przykład karty są słabej jakości, że plansza się świeci, w ogóle jest taka połyskliwa, że dwuwarstwowe planszetki są takie sobie. Moim zdaniem jest ok. Oczywiście te karty nie są jakieś, nie wiadomo jakiej super jakości, ale no też mam wrażenie, jakoś się tam nie niszczą od tasowania i tak dalej. Plansza jest czytelna, jest fajnie zilustrowana i ładnie wykonana. I mimo tego, że tam dużo się dzieje na tej planszy, to po jednej grze dokładnie wiadomo, co jest w którym miejscu i nie ma problemu. A to, że są dwuwarstwowe planszetki, to jest duża zaleta, bo ja bardzo nie lubię gier, w których trzeba różne rzeczy tam sobie śledzić, jakieś zasoby, które nie są dwuwarstwowe, bo wystarczy raz ręką szturchnąć i w tym momencie wszystko Wam się rozwala i potem nie wiadomo, kto miał ile czego.
terraformacji Marsa tak było. Teraz jak tam chyba jest jakaś planszetki, można było dokupić dwuwarstwowe, ale w tej normalnej edycji podstawowej, no to szturchnięcie ręką i wszystko leci. Tutaj mamy fajne właśnie dwuwarstwowe planszetki, więc łatwo wszystko sobie pozaznaczać. W ogóle muszę powiedzieć, że wykonanie tej gry jest całkiem spoko. Jest insert plastikowy, też nie idealny, bo tam nie wszystko się mieści. Ja tam woreczki z tymi wszystkimi pracownikami, takie płócienne, musiałem w ogóle gdzieś tam wyjąć na samą górę i kłaść już na instrukcję. Ale jest jakiś ten insert, można tam rzeczy sobie powkładać. Także wykonanie tej gry jest całkiem fajne. Ja nie miałem w rękach pierwszej edycji w ogóle Great Western Trail, tej starej, z dziwnym kowbojem na okładce, dziwnie wyilustrowanym. Ale tu jest wykonanie tego, jest naprawdę całkiem fajne. I teraz tak, z tego co czytałem, no bo tak jak mówię, nie grałem w pierwszą część Great Western Trail, Argentyna jest moją pierwszą jakby grą z tej serii. No ta jest bardziej złożona i zaawansowana z tego, co ludzie mówili, gdzieś tam pisali, bo dochodzi tutaj dużo różnych takich dodatkowych elementów, te statki, których chyba wcześniej nie było, jakieś skróty na kolei i trzeci, czwarty rodzaj tych pracowników, bo tych rolników, którym pomagamy, możemy dołączyć na naszą planszetkę, więc ta wersja jest taka bardziej zaawansowana. Ludzie, którzy są wielkimi fanami Great Western Trail, to gdzieś tam pisali w necie, że ta edycja trochę zastępuje tą poprzednią, dlatego że no, ona w sumie zawiera pierwszą część, a dodaje trochę więcej elementów. Ale z drugiej strony, jeśli na przykład nie lubicie aż tak ciężkich czy skomplikowanych gier, no to być może poprzedni Great Western Trail, nie właśnie Argentyna, byłby dla Was lepszy, bo jest tam tych rzeczy troszeczkę mniej. Czas gry, no według pudełka to jest 75 do 150 minut i ta gra jest faktycznie, myślę, że długa. Grając solo nie, no bo skupiacie się na swoich ruchach, a tury Pedro są raczej szybkie, bo odsłaniacie jedną kartę i wykonujecie po prostu akcję z tej karty. Ale jeśli gracie z ludźmi, no to każdy człowiek to faktycznie dodaje dużo czasu, no bo tu te rzeczy nie robi się równolegle. To jest tak, że ktoś wykonuje akcję, wszyscy czekają. Następny gracz wykonuje akcję, reszta czeka. Następny gracz wykonuje akcję, reszta czeka. Nic się tu nie dzieje w tym samym czasie. Jeśli gracz dotrze do Buenos Aires i sprzedaje te swoje krowy, no to wszyscy też muszą czekać, dlatego że tam się pojawią nowi pracownicy na planszy i tak dalej. Więc no, przy czterech osobach myślę, że ta gra jest raczej długa. No jest raczej jedno z tych dłuższych gier euro. Bo cała gra się kończy, kiedy wszyscy gracze tam ileś razy dotrą do tego Buenos Aires, no bo tam tą pracę się przesuwa na planszetce pracowników, ale pracowników też jest więcej w przypadku większej liczby graczy, więc ta gra się jakby skaluje do liczby graczy. To nie jest tak, że w cztery osoby po prostu szybciej wszystko rozegracie, tylko faktycznie gra się wydłuża. Jeśli lubicie gry euro i gracie solo, to ja Great Western Trail Wam polecam. Bo ja bardzo lubię gry, w których jest automa i tutaj faktycznie jest automa, ale też lubię gry, w których automa jest taka szybka w obsłudze. I mi tutaj automa trochę przypomina gry Stonemaier Games, gdzie na przykład w Tapestry powiedzmy też jest tak, że tura automy idzie dość szybko. Otwieracie, znaczy patrzycie na jakąś jedną kartę, robicie co tam na niej jest i wracacie do siebie. I to jest podobnie zrobione w Great Western Trail, że automa ma swoją talię kart, właściwie dwie. Jedna to jest karta z załadunkami. Druga talia to są karty akcji, ale odkrywacie tą kartę, wykonujecie akcję, przesuwacie tego hodowca automy odpowiednią liczbę pól i wracacie do siebie. Tam może ten moment, kiedy automat dociera do Buenos Aires i faktycznie sprzedaje bydło, zajmuje trochę więcej, bo ona tam też przesuwa pracowników, dokłada pracowników na planszę, kładzie jakieś swoje żetony na statki i tak dalej, więc to zajmuje może trochę więcej czasu, ale ta podstawowa rozgrywka to jest odkrycie karty, ruch, wykonanie akcji i wracacie do siebie, więc ja bardzo lubię takie automy, które dają poczucie gry z przeciwnikiem, ale nie powodują, że musicie teraz poświęcić drugie tyle czasu na jej obsługę, więc obsługa jest bardzo szybka. Ale to jest gra euro, jest to typowe takie suche euro, no jakieś fabuły tutaj za dużo nie ma, historii za dużo nie ma, no macie krowy, które chcecie sprzedać, chcecie zarobić kasę, zarobić punkty zwycięstwa z 100 różnych miejsc na planszy, więc musicie lubić gry euro, po prostu takie euro, tradycyjne gry euro i wtedy myślę, że Great Western Trail Wam się spodoba. Ale jest to bardzo dobra gra, no zresztą oceny ma bardzo dobre, Argentyna się też już na Board Game Geeku pchnie bardzo w górę, ma chyba w tym momencie 8-7 ocenę na BGG, to jest bardzo wysoka ocena, więc No, jest to dobra gra po prostu. Zachęcam Was do odwiedzenia mnie na Facebooku, na Instagramie, na Twitterze. Linki znajdziecie w opisie do tego filmu. Zostawcie łapkę w górę, jeśli film Wam się podobał. Zachęcam też oczywiście do subskrypcji mojego kanału. I to tyle. Dzięki za uwagę. Do następnego razu. Cześć.